Zazdrościli Szurgiejowi, co? Zazdrościli. On do dzisiaj kuleje. On do dzisiaj kuleje. Powiedz Gołdo, jak wyglądało wasze małżeństwo? Się był jakiś ogień i woda, sobie wyobrażam, albo dwa razy ogień. I dwa razy woda. I dwa razy woda. Słuchajcie, jak wyglądało nasze małżeństwo? I teraz... Słuchajcie, to co powiedziałem, Szymon był kolorowym ptakiem. Kochał opowiadać różne fantastyczne historie. Oboje byliśmy wybuchowi. Jak się kłóciliśmy, to się kłóciliśmy. Ale jak się przepraszaliśmy, to też było dobrze. Słuchajcie, ja z Szymonem spędziłam całe moje życie. Także nie wiem, czy mogę, powiem szczerze, że brakuje go bardzo. Żebyście mieli świadomość, brakuje go bardzo. Często o nim rozmawiamy. Szymon był historią, wielką historią Teatru Żydowskiego, a przy tym mam najpiękniejszy prezent wspólny z Szymonem. To jest nasz syn Dawid. Który siedzi na schodach. Dawid, mama mówi, niech on coś powie. To ja myślę, że... Ja nie wiem, czy z takiej mieszanki wybuchowej, jak coś wyjdzie, to ta mieszanka powinna się odzywać w takim razie, bo to może źle wyjść. Oj. Ja wolę się nie wtrącać w twoją rozmowę o małżeństwie, bo jeżeli jakby nie było, ja oglądałem to małżeństwo przez 20 wiele lat swojego życia, więc ja widziałem te kłótnie, to była jak taka woda podlewana, znaczy woda, ogień podlewany benzyną trochę z obu stron, a taką wysokooktanową, ale udało się to ugasić czasami i rzeczywiście było cudownie. A jak rodzice pracowali, widziałeś ich na próbach? No i w końcu dostaję przynajmniej jakieś pytanie, mam od czego się odbić, dziękuję. Ja muszę zacząć od jednej takiej anegdoty, którą ja pamiętam, skoro jak miałem 8 lat, bo ja za często nie bywałem, bywałem w teatrze, nie bywałem na scenie i tak dalej, no i wchodzę do teatru, patrzę, tata reżyseruje próbę. Mama siedzi na scenie, czy gra, tata reżyseruje, siedzi, brwi w dół, patrzy, skończyła się scena, wstał. Cisza zapadła, aktorzy cicho, no i zaczęła się mała litania. Zaczęło się od słowa na J, potem was wszystkich pies. Potem dodał i małe pieski też. Ja nie do końca wiedziałem, o co chodzi. Moja biedna mama w tym momencie w płacz na scenie. No, chyba coś nie wyszło w takim razie tak, jak miało być. A wszyscy wrócili po 10 minutach w fenomenalnych nastrojach. I wtedy chyba zrozumiałem istotę teatru, że teatr właśnie rzeczywiście jest ekscytująco wybuchowy, ale też, że to wszystko właśnie bardzo szybko się uspokaja, więc ja widziałem ich wielokrotnie, jak razem pracowali. Często się to bardzo dobrze układało, bo były takie momenty, kiedy to się fenomenalnie układało. Gorzej się układało, jak mama reżyserowała, a tata grał. Ty mnie będziesz uczyła, jak ja mam to robić? Mnie? Ale z drugiej strony chyba było nie najgorzej. Reżyserowanie nigdy nie jest proste, ale... Szczególnie jego. No to mamy chyba taką waszą wspólną scenę też. To film Austeria jest Jerzego Kawalerowicza, fragment. Poproszę, tak.